Rafał Brzozowski przez lata był wierny swoim uczuciom. Od momentu pojawienia się w mediach zawsze kojarzony był wyłącznie ze swoją partnerką Anną Tarnowską. Unikał medialnego rozgłosu w kwestiach prywatnych i rzadko wypowiadał się o swojej ukochanej. Ich związek zakończył się jednak w 2021 roku. Od tego czasu piosenkarz nie przedstawił oficjalnie żadnej nowej partnerki, mimo że był łączony z wieloma kobietami. Ostatnio podjął ważne wyzwanie i zdradził, czy w ogóle myśli o nowej miłości. Rafał Brzozowski przez lata swojej kariery stał się jedną z głównych twarzy TVP, prowadząc liczne programy rozrywkowe. Mimo, że wydawało się, że w jego życiu prywatnym wszystko układa się dobrze, przez lata był związany z modelką Anną Tarnowską, z którą planował ślub. Para niespodziewanie rozstała się w 2021 roku. W ostatnich miesiącach prezenter był kojarzony z wieloma pięknymi kobietami, ale sam zainteresowany nie potwierdził żadnych plotek o romansie. W wywiadzie dla twojego imperium Rafał Brzozowski podzielił się swoimi oczekiwaniami wobec przyszłej partnerki. Dla prezentera kluczowe jest. Aby jego wybranka rozumiała specyfikę jego zawodu oraz potrzebę elastycznego trybu życia. Jestem freelancerem z wieloma angażującymi pasjami. Nie wyobrażam sobie życia z kimś, kto nie rozumie specyfiki mojej pracy co często oznacza nieregularne godziny pracy, trasy koncertowe, zajęte weekendy wyznał w rozmowie z gazetą. Gwiazdor Tvp ma świadomość jak chce żyć i nie chce dostosowywać swojego życia do kogoś innego. Wierzy, że musi być z kimś, kto go w pełni zaakceptuje. Zauważyłem, że ludzie wchodzący w związek często myślą, że mogą zmienić drugą osobę. To niemożliwe. Jasno zaznaczył. W odpowiedzi na pytanie o to, co według niego stanowi o dojrzałej relacji, Rafał Brzozowski stwierdził, na pełnej i bezwarunkowej akceptacji drugiej osoby, ze wszystkimi jej zaletami, wadami i bagażem doświadczeń. To jest esencja partnerstwa. Jednakże, po ośmioletnim związku, prezenter przyznał, że trochę stracił wiarę w miłość i możliwość znalezienia osoby, z którą mógłby spędzić resztę życia. Nie jestem pewien, czy jestem do tego stworzony. Coraz bardziej doceniam swoją wolność. Czasem chciałbym zarzucić kotwicę, ale z drugiej strony czuję się bardziej obierzy światem niż domatorem, wyznał w rozmowie z Twoim imperium. Rafał Brzozowski ma wyraźnie określone wymagania odnośnie osoby, z którą chciałby dzielić życie, co sprawia, że przekonanie o trudności znalezienia odpowiedniej partnerki wydaje się być u niego silnie zakorzenione.